Witam was serdecznie, drodzy widzowie. Kłania się jak zwykle z tej strony Baksi Game. Moi drodzy, dziś chcę nagrać materiał z nowej całkiem serii. Mianowicie nie będziemy na pewno grać tutaj farminga na jakiejś mapce, czy tam budowali gospodarstwo, czy no oczywiście wykonywali jakieś prace polowe. Moi kochani, w tej serii zajmiemy się takim raczej technicznym tematem, czyli tak zwany poradnik farmingowy. Wiele z was oglądających no już na moim tutaj kanale, na live'ach prosiło o jakieś informacje na temat no, takich technicznej pomocy w związku właśnie graniem Farminga Simulatora 22. Akurat, bo tutaj gram ja na Farmingu właśnie 22 symulatorze. O pomocy takiej technicznej, żeby no jak ustawić, jak skonfigurować, jak wgrać mody, jak ustawić tam jakieś mody, bo oczywiście wiele, wiele różnych rzeczy tutaj się pojawia nowych. Dla większości z was jeszcze nie wszystko jest tak proste, łatwe i jasne. I no macie z tym jakieś tam mankamenty, problemy, bo z tego co mi było, tu już dochodziły te informacje od was, więc wiadomo, że nie każdy od razu wszystko wie, jak to ma zrobić i skonfigurować. Na różnych kanałach są różne informacje, youtuberzy różnie to pokazują. Sam niejednokrotnie byłem w takiej samej sytuacji, jak wielu z was pewnie grających, moi drodzy, obecnie w Farminga lub będących chętnych do zagrania w Farminga, bo oglądacie na pewno materiały na moim i nie tylko moim, bo na wielu, wielu setkach różnych kanałów na YouTubie, oczywiście o tematyce farminga. No i chcielibyście nawet spróbować kupić tego farminga, pograć sobie, pobawić się, ale no nie wiecie jak, od czego po kolei zacząć, żeby dojść do takiego epizodu i etapu gry, jak prezentuję to ja, czy wielu, wielu innych dużych, mocniejszych oczywiście skalowo, jak i wiedzowo youtuberów. No bo to ja jestem dopiero taki początkujący, raczkujący youtuber tutaj w tematyce akurat farminga, ale no myślę, że pomału się rozwijam, wiele rzeczy tutaj się już zdążyłem nauczyć, a następnych się kolejnych będę oczywiście uczył. Moi drodzy, no dziś no akurat tutaj taki wstęp zacząłem sobie na mapce tutaj Dzika Dolina, ale to tylko tak, żeby wprowadzić tutaj ten temat. Dziś zajmiemy się tym, że od podstaw, czyli jesteście chętni, chcecie kupić grę i chcecie sobie ją zainstalować i jak to zrobić, żeby to dobrze zrobić i oczywiście gdzie to zrobić, gdzie kupić, jakiego źródła, jak ogólnie to wszystko zacząć i ogarnąć. Przełączę się teraz, moi kochani, już tutaj na ekran i tak. Pierwsze podstawowe zagadnienie. Żebyśmy kupili grę, to najpierw musimy założyć sobie konto na Steamie. To jest podstawa. Linki wszystkie o tym, co będę tutaj opowiadał, będą oczywiście, moi kochani, w opisie filmu, więc zawsze proszę was, kliknijcie sobie opis, rozszerzcie go i wtedy będziecie wiedzieli, o co tam wszystko chodzi, co ja tutaj opowiadałem i wam tłumaczyłem. Pierwsze, no to wiadomo, musimy założyć konto na Steamie, zarejestrować się, zainstalować później tą aplikację normalnie tutaj na swoim komputerze, tak jak ja mam to zainstalowane. Normalnie, jak każdy z nas, oczywiście musimy mieć to zainstalowane na komputerze, tą całą aplikację Steamową, żebyśmy mogli w pełni dopiero oczywiście korzystać z aspektu tego, co tutaj posiadamy, farminga. Wiadomo, proszę zabezpieczyć to konto Steam tam dwukrotnie, trzykrotnie, tak, żebyście później nie mieli problemów w razie czego. No i każdy z nas musi mieć te zabezpieczenia aktywne, powłączane. No, licho nie śpi, lepiej dmuchać na zimne, niż się później oczywiście czymś negatywnie zaskoczyć i no, być rozczarowanym. Jak już założymy konto na Steamie, mamy go zainstalowanego i teraz tak, chcemy go zainstalować, może tak zacznijmy. Gdzie instalujemy później tego Steama? Jak już ściągniemy ten cały programik, bo tutaj jak sobie weźmiemy zainstaluj Steama, to nam się wyświetli taka strona i zainstaluj Steam. No i klikamy i chce nam, tam się taka, prawda, aplikacja nam się tutaj ładuje.
I wtedy, prawda, wchodzimy i mamy tego Steama pobranego, samą instalkę to jest sama instalka. I klikamy na ten Steam Setup Exe i dopiero proces zaczyna być oczywiście dla nas widoczny tej instalacji. Mogę to kliknąć, pojawia mi się coś takiego, kreator właśnie instalacji, dalej. Wybieramy język polski, dalej. I tu wybieramy sobie docelowo, fabrycznie, Steam ustawia dysk C. Teraz, tak to wygląda fabrycznie, jak Steam ustawia. Nigdy, ale to nigdy nie róbcie tego błędu. Nie róbcie tego na dysku C. Po pierwsze, z podstawowych względów. Dysk C jest zawsze dyskiem systemowym. Tam nie, mają być programy, Windows dany, mają być programy, które współpracują z Windowsem, antywirusy, te rzeczy. Nie trzymamy tego typu rzeczy jak Steama, gier, nie trzymamy ważnych danych na dysku C, bo dysk C jest najbardziej, prawda, wrażliwy na sytuacje typu jakieś włamania, jakieś oczywiście wirusy, niewirusy, programy szpiegujące, cuda, wianki. Jestem informatykiem od 28 lat. Spotkałem się z tysiącami różnych problemów, więc moi drodzy, każdemu użytkownikowi komputerów odradzam takich rzeczy nie instalować na dysku C. C jest dyskiem systemowym, ma być partycją najmniejszą po to, żeby zainstalować tylko sam system operacyjny wraz z współpracującymi do niego programami i tylko tyle. Tam nie ma być nic, nie ma być żadnych ważnych rzeczy, żadnych plików, naszych dokumentów. Po to mamy w komputerze inne dyski, a jeśli nie mamy, to trzeba je sobie zrobić w panelu zarządzania komputera i oczywiście zrobić sobie kilka partycji, tak jak ja mam zrobione. Mam systemową, tutaj mam 512 giga, super szybki dysk, potem mam na Steama 2 terabajty dysk, specjalnie szybki też na M2, potem mam na filmy osobną partycję prawie 4 terabajty, potem mam do OBS-a, do nagrywania 6 terabajtów specjalny dysk, żeby mi nigdy nie zabrakło pamięci. No i jakieś tam gierki, które nie są ze Steama, tylko pozostałe. No i dysk oczywiście taki narzędzia, które tam trzymam sobie różne ważne rzeczy oczywiście. Każdy z Was, w zależności od tego, jaki ma zestaw komputerowy czy laptopowy, musi sobie to jakoś tam ogarnąć. Ważne, żeby nie mieć tylko jednej partycji systemowej, tylko mieć kilka na własnym komputerze. Mieć minimum dwie, to jest taki minimum podstawowy, najlepiej 3 lub 4. W zależności od tego, jaką pojemność dysku posiadacie, jak i też na przykład ileś może ktoś ma więcej partycji dyskowych jako sam fizycznych dysków, no bo to jest też bardzo istotne. I teraz poświęcamy sobie jeden z tych dysków, czy partycji dyskowych, poświęcamy sobie na tego Steama. Wydzielamy sobie minimum ten 1 terabajt. Minimum to jest takie socjalne, które musimy posiadać na te gry, bo w tej chwili, no wiadomo, te gry są coraz większe pojemności i zaczniemy instalować tam te gry, wciągać, bo nam się spodoba jedna, druga, piąta, 16 gra i oczywiście zabraknie nam miejsca. Więc ten minimum 1 terabajt to jest obowiązkowo, żeby posiadać na Steama. Ja mam 2 terabajtowy, bardzo szybki na M2 dysk, więc no, myślę, że mi to wystarczy. No na razie na moje gry, no zobaczcie, 1,44 terabajta jeszcze jest wolnego na lajcie. A mam już tam multum gier pościąganych. No i teraz tak właśnie, wracając tu do tego instalacji, zmieniamy sobie tylko tutaj daną literę dysku piszemy, którą tam będziemy mieli, na którym to będzie ten Steam zainstalowany chciał być. Czy to będzie, tutaj u mnie jest D, a u Was może być to E, F, no może być jakiś H, no zależy jaką literę to Wam system sam generuje, literę dysku. Wy tylko musicie tu sobie wejść w mój komputer i klikacie i patrzycie sobie, aha, ja mam mieć Steama na dysku na przykład F, no to sobie wtedy tu klikam, wchodzę tu kursorem, klikam sobie myszką, kursorem, przesuwam się i zamiast C, kasuję go i biorę sobie shiftem F i mam literę F i na tym dysku F mogę zainstalować już tego Steama spokojnie. I wykonuję wszystkie polecenia dalej, zainstaluj, potwierdź, zainstaluj i koniec. I wtedy się wyświetli, że Steam został poprawnie zainstalowany. Ja tego nie będę robił, no bo ja już mam zainstalowanego Steama na dysku D. Więc cofam ten proces oczywiście instalacyjny, a Wy musicie wykonać go do końca. I mianowicie co teraz?
Teraz, moi kochani, jak już zainstalujecie sobie tego, oczywiście Steama, macie tą całą swoje konto tutaj zainstalowane, tego Steama, no to wtedy możecie tutaj sobie ze Steama już pobrać oczywiście jakąś tam grę i zainstalować ją i uruchomić. Mianowicie, no tu na Steamie są gry darmowe, są przede wszystkim płatne. Multum gier jest płatnych, darmowych jest bardzo, bardzo niewiele. Są zniżki co jakiś czas, oczywiście, że tak, robią tutaj Steam, robi zniżki, promocje. Jest to raz na kwartał, jest świetna promocja. Poza tym reszta to jest ściema, kłamstwo, oszustwo i naciąganie tylko naszych portfeli. Dla przykładu wam pokażę. Zobaczcie sobie, ile kosztuje farming tutaj na Steamie. Po kolei. Farming na Steamie, zobaczcie sobie. Podstawowy farming symulator 91,99 zł. W tej chwili cena ze Steamu. Wersja farminga symulatora, ten premium, zobaczcie, przy 50% obniżki. Patrzcie, 50% obniżki, 183,97. I to jest promocja wedle Steama. Wchodzę sobie, moi kochani, na stronę oryginalną farminga. Co zaznaczam, powiedziałem to już na jednym materiale, tam kilka wcześniej, że na stronie Farming Simulator nigdy w życiu bym nie kupił tu gry, bo jest kosmicznie drogo. Ale, to zobaczcie, Premium Farming Simulator, czyli Farming Simulator 22 plus Premium Edition kosztuje 39,99 euro. Kurs euro dzisiejszy 4,37 zł. Moi kochani, mnożymy to. 39,99 razy już zaokrągliłem do 4,40 zł. To jest 175,95 zł. Czyli no mamy tak 176 zł na okrągło. Czyli czy teraz za tą wersję premium na stronie oryginalnej farminga zapłacimy 176 zł. Na tu Steamie oni nam proponują w promocji tą samą wersję za 184 zł. No zobaczcie. Jaka ściema, jakie oszustwo, jakie naciąganie. A to jest niby 50% zniżki. Okej, idziemy dalej. Wchodzimy sobie na stronę Eneba Game. Tutaj możemy, Eneba.com to się dokładnie nazywa. I teraz sobie patrzymy, ile kosztuje Farming Simulator 22 Premium Edition z kluczem Steam Global, czyli na cały świat. Z całego świata możemy skorzystać. Będąc na całym tym, możemy ten klucz być nie tylko na Europę, ale też na cały świat. Proszę bardzo, 128,81. Jest różnica? No, 50 ponad złoty, 60 zostało nam w kieszeni. Na dzień dobry. Ale to nie jest koniec. Wchodzimy sobie na stronę Instant Gaming. Wklepujemy sobie Farming Simulator. Moi kochani tutaj widzowie. I sobie klikniemy tutaj. Tu mamy, proszę, Premium Edition 122,21. Ta sama gra, która tu kosztuje 128,81, tu kosztuje już 122,21. A tu kosztuje 176 zł, a na oczywiście tu na Steamie, no cena nas zabija, 184 zł. Więc dlatego widzicie, jakie są rozbieżności cenowe? Dlatego warto posłuchać, poczytać, poszukać, pooglądać, bo to są wasze pieniądze, które możecie zaoszczędzić i wydać na coś innego, na inną grę dodatkowo sobie kupić, jakąś tańszą, nawet starszą wersję farminga, jak macie ochotę oczywiście też w niego pograć, albo zupełnie inny klimat innej gry. Bo na tych stronach, tak jak Eneba, jak i też oczywiście tutaj Instant Gaming, macie, kochani, wszystkie inne też tysiące gier. Setki, może tysiące, nie, ale może ponad setki różnych gier. Ja sam bardzo dużo kupuję sobie tutaj na Instant albo na Eneba. Zależy, który tytuł mnie interesuje, to zawsze szukam na tych dwóch portalach. Linki do obydwu stron, jak i też Farming Simulator, wszystko macie w opisie tego filmu. Więc zapraszam do pobrania sobie, kliknięcia w te linki i zainstalowania i zrobienia sobie kont, bo trzeba się tutaj założyć konta, zarejestrować i macie możliwość tu płacenia kartą. Oczywiście jak najbardziej można zapłacić kartą, można przelewem. Kto jak uważa, jak woli, tak może zapłacić. Czy nawet jakąś kartą podarunkową też możliwość jest chyba taka zakupu. Nie sprawdzałem, ale myślę, że powinno być.
Więc i wtedy co robicie? Pobieracie tutaj, kupujecie klucz tak zwany cyfrowy. Widzicie, macie do Steama wsparcie pełny, prawda, a z tutaj tej gry, że działa ona, ten klucz działa w pełni na Steamie. No i oczywiście wtedy co robicie? Klepujecie sobie Steama i teraz, moi drodzy, gry. Aktywuj produkt na Steamie. Dodaj grę spoza mojej biblioteki. Nie, wykorzystaj kod zasilenia. Aktywuj grę. O. I tutaj klika się tak. Aktywuj produkt na Steamie. Tak. I tu trzeba wklepać ten klucz, który tam zakupicie, tę grę oczywiście. Macie zakupioną na Instant czy na Eneba, dostaniecie taki klucz autoryzacyjny i ten klucz trzeba tu wklepać. I to wtedy się wyświetli, jaka to jest gra, jaki tytuł i klikacie wtedy potwierdź, zainstaluj, pobierz i całą procedurę już wykonujecie po kolei do końca. I wtedy, żebyście pamiętali też o tej instalacji, zawsze musicie wtedy pobierać na ten dysk, na którym zainstalowaliście tego Steama. Bo Steama, jak zainstalowaliście na F, na D, na E, no nie wiem, jeszcze na jakimś innym tam, który wam się pojawi w systemie, to na tym samym instalujecie wtedy tę grę, w którą sobie będziecie ściągać, w tym przypadku tego naszego oczywiście Farming Simulatora. I mając już to zainstalowane, ściągnięte, wtedy oczywiście, moi drodzy kochani widzowie, będziecie widzieli tą grę u siebie w bibliotece gier, tak jak ja tu mam u siebie i udostępnę oczywiście całkowicie do już grania. I wtedy klikamy uruchom i zaczyna oczywiście to nam tu się już ładować i startować. Więc to od tego byśmy zaczęli przede wszystkim, że pierwsze, chcemy kupić grę, wykonujemy te po kolei wszystkie czynności, żebyśmy ją dopiero zainstalowali i mieli dostępną, bo od tego zaczynamy cały epizod gameplayu tego właśnie naszego ulubionego farminga w tym przypadku. Bo wiadomo, każdy ma prawo sobie wybierać inne własne klimaty gier, bo jedni lubią symulatory, drudzy nienawidzą symulatorów, lubią zupełnie inne klimaty gier. No jakieś szczelanki, jakieś tam, prawda, rozwalanie, jakieś przygodówki, no jakieś fantazy, no jeszcze, Jezus, jest od groma i ciut tych gier, prawda, klimatycznych. Ja akurat na razie się skupiłem na symulatorze tego farminga, bo symulator farminga mi się najlepiej podoba, bo spełnia moje wszystkie oczekiwania, spełnia typu, poznaję maszyny rolnicze, poznaję technologii rolnictwa, jak co wszystko trzeba zrobić, żeby coś osiągnąć. Spełnia mi się moje piękne marzenie typu budownictwo, aranżacja, planowanie, rozplanowywanie całego gospodarstwa, jak co wszystko upiększyć, zrobić, żeby to miało smak, wygląda, jak widzicie na moich tutaj filmach z moich gospodarstw. No spełnia się też moje takie z wykształcenia, oczywiście zarządzanie czymś, bo uwielbiam to robić, wykształcenia akurat jestem po studiach ekonomicznych, więc no mam tutaj wszystko w jednym zbalansowane i mogę spokojnie oczywiście sobie tu działać na tej grze. Wiadomo, ktoś powie, no ta gra jest dla niego nudna, oczywiście. Każdy ma inny, lubi klimat, inne gry. Ja lubię też gry, jakieś szczelanki, ale muszą być to szczelanki z sensem, jakieś fajne, ciekawe, coś wprowadzające nowego do tego szczelania i taki klimat, który ja lubię w tym gameplayu. Nie każda szczelanka mi się podoba, na przykład CSGO, no to w życiu bym to nie zagrał i nawet mnie to nigdy nie przekonywało, bo widziałem tam, nawet mój chłopak tam, syn gra w to, no to wiecie co, popatrzyłem 10 minut i zwątpiłem. Ale do czego zmierzam? No bynajmniej, no lubię takie klimaty właśnie symulatorów na obecną chwilę, bo nie wiem, co mi się odmieni za rok, za dwa. Na razie się skupiłem na tym farmingu i się bardzo dobrze tutaj odnajduję. Bardzo dobrze mi się tu oczywiście spędza te moje wolne chwile po pracy na gameplayu właśnie w tego farminga. Odstresowuję się. Przede wszystkim no nie muszę się bardzo mocno tutaj prawda, absorbować wiedzą, nie muszę się absorbować też tak, no skupić się dokładnie w tej grze, bo może mi coś tam nie udać się. No lubię też pograć od czasu do czasu no WOTA, ale WOTA nie tego klasycznego, tylko WOTA oczywiście Bliza. No bo ten klasyczny to zeszedł na psy, to nawet nie wspominam, to jest gra dla patologicznych, ułomnych chyba ludzi, którzy po prostu już nie mają co innego do grania. To jest tak głupia gra, że aż żal. WOT Bliz jest o niebo lepszą grą, ale to o tym może kiedyś innym materiale odpowiem.
Dlaczego wolę Vota Bliza? To mówię. Ostatnio grałem, no ja mam taką fazę, że pogram na przykład przez jeden miesiąc Vota Bliza, później muszę mieć miesiąc minimum czy dwa takiego dystansu, żeby sobie odpocząć. Bo no niestety Vot Bliz rządzi się też troszeczkę inną zasadą, że trzeba oczywiście tam mocno się skupić, no, prowadzić drużynę tak, żebyśmy wspólnie wygrali. Na zazwyczaj jest tak, że to ja robię najlepszy top damage, reszta się składa po trzech strzałach i tyle jest zabawy. No, no niestety nie jeden raz sam nie wykonam całego zadania, nie zrobię wszystkich przeciwników, nie zniszczę, no bo nie jestem w stanie, bo mi HP zabraknie. Ale to jest inny temat na inną dyskusję. Wracając do farminga, pamiętajcie, żeby sobie wybrać tutaj wersję na PC lub Maca. Jeśli ktoś posiada system operacyjny Maca, no to musicie sobie wybrać wtedy na Maca, a tutaj mamy na PC. Ja akurat pracuję na Windowsie, na oczywiście tym, tu mamy, widzicie, rozróżnienie Standard Edition, Platinum i Premium. Możemy sobie wybrać, którą chcemy z tych wersji. Tak jak widzicie, Standard M kosztuje 77 niecałe złotych. No. No najmniej jest ono promocyjne, ale no i tak to jest dużo cena obniżona. Tutaj mamy to premium, no to 122,21. Dlatego stąd zaczynamy tą przygodę farmingową. Czyli szukamy sobie tej strony, zakładamy konto. Link jest, tak jak mówię, do każdej z tych stron. Link jest w opisie tego filmu. I dopiero jak zainstalujemy, wykonamy, tak jak powiedziałem, na tych naszym komputerze, instalując nie na C, pamiętajcie, jeśli macie jeden tylko dysk, no to spróbujcie go podzielić, żebyście stworzyli drugi sobie partycję taką i żebyście tam instalowali sobie dopiero tego Steena. Na C trzymamy tylko inne rzeczy zupełnie, tak jak system, i tu na C będą się wam ładowały wtedy mody, ale to wszystko w następnym materiale o modach wytłumaczę, gdzie, co, jak, bo nie chcę tego materiału robić długiego, chcę pogrupować te materiały. Dziś jest właśnie instalacja, w następnym materiale pokażę wam konfigurację, bo wiele, wiele z was nie wie, jak skonfigurować, żeby ten oczywiście cały nasz tu farming działał wam płynnie, stabilnie, ładnie, no nie krzaczył się, nie robił pikselowania, no klatki się nie gubiły i żeby to jakoś chodziło. Ja wiele godzin poświęciłem na to, żeby to skonfigurować. Mam w tej chwili ponad 1500 godzin przegrane na farmingu. Dla niejednych jest to śmiech, dla innych jest to wow. Bo znam osobiście tutaj kolegów, którzy siedzą w farmingu, no pozdrawiam tutaj Piesła, który chłopak no, ponad 20 tysięcy godzin już ograł Farming Simulatora. No to ja przy nim, no to jestem taki mały leszczu, który dopiero zaczyna, raczkuje. Ale dla mnie to i tak jest dużo, bo 1500 godzin siedząc, szlęcząc na tej grze, ucząc się wielu, wielu różnych aspektów, jak i też poznając tajniki tej gry, to dla mnie jest bardzo, bardzo dużo, a przez to wiele rzeczy no, już mogę się teraz dowiedzieć, nauczyć, mądrzejszy troszkę jestem, doświadczenie zdobyte i chcę się oczywiście tym doświadczeniem tutaj wam podzielić w tych właśnie poradnikach, które będę prowadził dla was, żebyście mogli sobie też to później na własnych komputerach skonfigurować poprawnie. W następnych materiałach właśnie skupimy się na konfiguracji płynności gry, jak ustawić, jak już mamy ją zainstalowaną, jak ustawić dźwięk, jak ustawić oczywiście obraz, no bo to są bardzo, bardzo istotne rzeczy, żeby ta gra chodziła fajnie, płynnie. No i też będę chciał, prawda, później pokazać, jak, gdzie instalujemy te mody. Zobaczcie, jak to fajnie podmokle jest teraz tutaj pokazane. Jak instalujemy, gdzie instalujemy mody, żeby to wszystko nam działało, skąd pobieramy mody. Będzie taki właśnie, każdy poradnik będzie dotyczył zupełnie czegoś innego, żebyście sobie mogli oczywiście to później łatwiej zainstalować, bo wielu z was będzie chciało na święta zrobić sobie jakąś przyjemność, czy komuś bliskiemu, no, dziecku, czy tam znajomemu. No to będzie chciało kupić tego farminga, no bo jak ogląda, widzi na tych kanałach na YouTubie, no to będzie chciało oczywiście, no też zobaczyć to tak na własnym komputerze. Ważne jest, żebyście mieli komputer z niezintegrowaną kartą graficzną, jeśli będziecie myśleli o zakupie tego farminga. Bo powiem tak, jeśli będziecie to grali na karcie zintegrowanej w własnym komputerze, farming niby nie jest wymagającą grą pod względem graficznym, ale to tylko pisze to w samym opisie, że nie jest wymagające, ale w rzeczywistości jest bardzo wymagający. Bo ja tutaj pracuję na RTX 3060 z 12 GB karcie i powiem nie jeden raz
potrafi na wielu, wielu, wielu aspektach, ja mam full HD ustawiony obraz, potrafi przydusić tą kartę. Przy tutaj 32 giga RAMu i 12 giga RAMu, VRAMu karty graficznej i potrafi to przydusić przy ustawieniu w tych konfiguracji na najlepszą jakość obrazu, wszystkie te gadżety powłączane. Ale tak jak powiedziałem, tym się zajmiemy, że to można dopieścić, dopiero skonfigurować wedle dopiero konfiguracji. Ja mówię, wiele rzeczy poznałem, spędziłem na wielu kanałach informacji, szukałem, jak to skonfigurować, żeby to chodziło naprawdę świetnie. No, na początku, jak włączyłem pierwsze ustawienie takie wedle mojego własnego jakiegoś doświadczenia, to myślałem, że takie ustawienie będzie perfekcyjne i będzie mi to śmigało. O, szczęka mi opadła, bo klatkowało, że masakrycznie. Nawet na tym mocnym komputerze, więc no nie dawało się pracować. Więc musiałem dopiero wiele, wiele rzeczy zaczerpnąć informacji, gdzie zrobiłem błędy, żeby dopiero dojść do tego, jak skonfigurować tą grę. Ale to zrobię wam kolejne materiały o tym temacie, więc śledźcie mój kanał jak najbardziej. Będziecie mogli wiele rzeczy się od strony kuchni, tak zwanej technicznie, nauczyć, jak płynnie ustawić sobie farminga, jak i też, no, co jest ważne, żeby ten farming wam naprawdę potem śmigał. No i potem o mapkach, o wszystkim. Naprawdę będę chciał wiele, wiele rzeczy tu poruszać w tych materiałach. Mam nadzieję, że tych odcinków będzie no kilkanaście, może kilkadziesiąt, bo tematów o farmingu, takich poradników jest mało na YouTubie, bo wiele osób w ogóle pomija pewne rzeczy. No, YouTuberzy zazwyczaj się skupiają na gameplayu i oczywiście, no zazwyczaj większość YouTuberów no, nie chce zdradzać swoich takich tajemnic, bo to jakby nie było, to jest tajemnica jakaś temat każdego prywatnego YouTubera, jak tam skonfigurował grę, a tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie jeden drugiemu podpowiedzieć, no bo cóż, jak będzie nas więcej grało, miało tego farminga, będziemy się wszyscy wspólnie fajnie bawili, cieszyli i będziemy mogli jeden drugiemu wiele rzeczy podpowiedzieć, przetestować, wytłumaczyć. No, będzie to dla nas korzystniejsze. No, to o to chodzi, żebyśmy sobie pomagali, a nie byli dla siebie tutaj nieprzyjemni, nieuprzejmi i byli aroganccy w stosunku do tego, że nie chcemy tego przekazać, bo to jest nie wiadomo jaka wielka tajemnica. Ale to mówię, będę to chciał wam po poszczególnych materiałach wiele rzeczy opowiadać. Więc w dzisiejszym materiale, jak instalujemy, co trzeba zrobić, gdzie zrobić, jak zainstalować, wytłumaczyłem, bo myślę, że w miarę optymalnie i tak szeroko, żebyście wiedzieli, gdzie sobie pobrać tą grę i oczywiście to zainstalować. Pamiętajcie, że do pobrania gry jest potrzebny w miarę przyzwoity internet szerokopasmowy. Bo gra, otóż w tej wersji no premium, tej edition, ze wszystkimi tymi oczywiście DLC, ma 36,5 giga pojemności. Więc musicie mieć na tym dysku na minimum te 40 wolnego giga. Najlepiej to oczywiście więcej. No nie tak, że tylko tyle i już będziecie, bo no potrzeba jest jeszcze przestrzeni wirtualnej, żeby ta gra się zainstalowała. Więc moi kochani, no sama gra w wersji tej standardowej, farming, zajmuje około 20 coś giga, z tego co pamiętam. No ja nie miałem wersji standardowej kupionej, ja kupiłem wersję oczywiście najpierw na początku tą Platinum Edition. Później dokupiłem sobie DLC, ten Season Pass cały na ten 2023. No to wtedy już mi się zrobiła ta wersja właśnie premium, bo w tej chwili mam wszystkie te dodatki z tej wersji premium. No i kochani, więc potrzebujecie tutaj no te 40 na dzień dobry, ale lepiej żebyście mieli chociaż tak około 100 giga wolnej przestrzeni, no bo nawet będziecie chcieli ściągnąć jakąś inną grę czy coś, podoba wam się tutaj nawet poszukając sobie, bo klikacie tutaj o rozszerzenie i sobie możecie szukać jakieś inne tytuły, co was interesują, bo tak jak sobie klikniecie tutaj macie jakie systemy obsługuje ta strona Instance Gaming, no i oczywiście jakie platformy, na jakich możemy zainstalować tutaj gry. No i klikamy tu, no to mamy tutaj plejadę gier wszystkich, które są dostępne na obecną chwilę. Nowinki, nie tylko nowinki, przednowinki, czyli tak zwane premiery, przedpremiery. Wszystko tu jest dostępne. Są tu promocje cały czas. Naprawdę tutaj ta strona jest przekozacka.
i można to kupować no, w całej Polsce i nie tylko, bo i w Europie jest dostępne dla każdego z nas do korzystania i kupowania. Otóż to. Więc no, warto mieć tego miejsca troszkę na tym dysku, no bo żebyście mogli sobie to wszystko poinstalować. Więc to bynajmniej tak tutaj o tym powiedziałem. Na Steamie nie polecam kupować żadnych gier. Są za drodzy. Sam nikt nie kupuje. Jedynie była promocja pod koniec sierpnia, powiem wam, że była kozacka promocja, bo wtedy kupiłem chyba 4 tytuły gier, no za 30 do 40% ceny. No to to była akurat mega okazja i to były takie, prawda, gry z pierwszej piętnastki najlepszej topowych gier, więc no naprawdę warto było wtedy tej promocji zainwestować parę złotych, bo te gry były naprawdę za śmieszne pieniądze. No ale to mówię, to jest może raz na 3-4 miesiące robią taką promocję okazjonalną dla takich lepszych tytułów, tych najnowszych. A tak poza tym, no to tutaj sami widzicie, rozbieżności cenowe są kosmiczne. Mega, mega nie polecam kupowania gier na Steamie. Dlatego w kolejnym materiale zajmiemy się kolejnymi następnymi sprawami całej technicznej strony farminga. Napiszcie komentarze, proszę was, czy chcecie taki poradnik, żebym tutaj dalej wam kontynuował i pokazywał i prowadził, bo, no bo to dla mnie bardzo ważne i istotne. A oczywiście, no, czy będzie to dla was pomocne technicznie, będziecie mieli jakieś problemy z instalacjami gry, czy z jakimiś konfiguracjami, czy coś, to piszcie w komentarzu, bo wiadomo, nie wszystko macie obowiązek i prawo znać, wiedzieć, a ja już pewne rzeczy już mam za sobą, przeszedłem, a tym bardziej z doświadczenia informatycznego, tak jak powiedziałem, no wiele rzeczy już poznałem, nauczyłem się, a jak i też, no, jak czegoś nie wiem, to staram się dociekać i znaleźć problem, żeby go wyjaśnić. Więc komu tam potrzeba coś tam wyjaśnić, no to wystarczy napisać komentarz. W miarę starał będę się coś tam opowiedzieć, wytłumaczyć, a jak nie, to przynajmniej skonsultuję to z mądrzejszymi ode mnie, którzy też wiele rzeczy znają w farmingu i otóż wspólnie jakimiś siłami pewnie ogarniemy pewny problem, który wy macie tam na drodze własnej tego farminga. Więc to tyle w dzisiejszym tu takim materiale poradnikowym. Kolejnych zajmiemy się konfiguracją, następnych będą mody, kolejny następny będą mapy, a następny będą już rzeczy oczywiście samych modów do gry, wyjaśnienie pewnych instrukcji, jak działają pewne mody. No wszystko po kolei tak, żebyście mogli sobie pewne rzeczy to ogarnąć. Obecny hit City Skyline 2, zobaczcie, 140 zł. No cena jest kozacka, naprawdę jest śmieszna. Normalnie ta gra kosztuje ponad 200, a tutaj już zobaczcie, za 140 zł. Naprawdę warto sobie założyć tu konto i tu kupować gry. Ta strona jest mega oszczędna. Dlatego polecam i zapraszam was do komentarza, lajkowania i subskrypcji mojego skromnego takiego małego kanału, który dopiero raczkuje, rozwija się. Liczę, że pomału, z drogą pracy, wytrwałości dojdę do jakiegoś pułapu, bo chcę oczywiście coś tam sobie do przodu pocisnąć, żeby dla was tutaj robić, przygotowywać jakieś materiały, bo daje mi to satysfakcję, jak wy oglądacie i piszecie i tam komentujecie, jak i też zostawiacie jakiś ślad po sobie. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zapraszam was na kolejne, na swój własny tutaj prywatny kanał Baksik Game i oczywiście życzę wam miłego popołudnia, wieczoru czy ranka, zależy kiedy oglądacie i zapraszam do kolejnych materiałów na moim skromnym kanale. Trzymajcie się, miłego, na razie, hej, hej.